Jeśli woda w waszym basenie wygląda tak jak u mnie, czyli jest zielona i mętna, czyli glony tu już się zarosły, dodatkowo tutaj mamy robale uciekły, to nie ma co się przejmować, ponieważ taką wodę da się też uratować, da się ją przefiltrować tak, żeby była niebieska i piękna, i pokażę wam dokładnie, jak to zrobić. Zaczynamy oczywiście od regulacji pH i od dodania chloru, czyli najpierw muszę tutaj zbadać pH, aczkolwiek wiem, jakie jest to pH nawet bez badania, będzie bardzo wysokie pH, powyżej 8, więc będę musiał dodać pH minus, sporo pH minus, potem filtrować. Jak doprowadzę pH do poziomu mniej więcej 7,2-7,4, wtedy dodam chloru, a potem będę filtrował przy pomocy filtra wiaderkowego. Wykonałem test pH, no i jest dokładnie tak, jak mówiłem, czyli pH jest wysokie, czyli zasadowe, i teraz muszę dodać dużo pH minus, żeby zbić to pH na poziom mniej więcej 7,4, czyli żeby tutaj po lewej ten płyn był no taki żółto-pomarańczowy, a nie mocno różowy. I od tego zaczynamy czyszczenie basenu zawsze, od regulacji pH. pH zawsze musi być w okolicach 7,2-7,4. A regulacji pH oczywiście dokonujemy przez sypanie pH minus do skimera. Także tutaj pompa to będzie wciągała i wymiesza. Do filtrowania wody można stosować filtr wiaderkowy. To jest rzeczywiście skuteczne rozwiązanie. W moim przypadku zrobiłem go z jakiejś starej doniczki. Nawierciłem tutaj otwory przy dnie tej doniczki i wypełniłem ją wnętrzem poduszki z IKEA, takiej za 5 zł. To jest jakaś taka plastikowa wełna. I trochę mam tutaj kulek Aqualun, więc te kulki Aqualun, które miałem, też tutaj wrzuciłem. Czyli to jest kulki Aqualun plus ta wełna. To jest aż do samego dna. I takie wiaderko mocuję na drabince i wodę po prostu z pompy pompuję przez to wiaderko i po kilku dniach filtrowania właśnie przez to wiaderko, przy czym trzeba oczywiście regularnie czyścić ten wkład. Można to albo przemywać, albo po prostu tak jak w moim wypadku, ja wrzucam sobie ten wkład do pralki, biorę w trybie 20 minut i po 20 minutach wyciągam właśnie takie, jak w tej chwili wygląda. To jest właśnie teraz świeżo wyciągnięte z pralki i kilka dni takie oczyszczenia i ta woda powinna już zacząć dużo lepiej wyglądać. A tak działa filtr wiaderkowy w moim przypadku, czyli postawiony jest na drabince od basenu. Tutaj kawałkiem drutu przyczepiłem rurę. No i woda w tej chwili, która wylatuje z pompy, czyli pompa oczywiście tutaj piaskowa też pracuje. I tutaj się przelewa właśnie przez ten wkład. I teraz kilka dni w ten sposób musi filtrować. A tak wyglądają pierwsze efekty filtrowania. Dzisiaj, jak widać, woda nadal jest oczywiście zielona, ale już jest dużo jaśniejsza i nie jest już tak bardzo mętna, niż była. Więc ten filtr działa. Ja dodałem jeszcze tutaj antyglonu i dodałem chloru, żeby skutecznie wybić te glony, które są. No a tu po filtrze wiaderkowym widać, że te glony po prostu są tutaj przechwytywane przez wkład filtra. Czyli działa. Czyli teraz trzeba ten wkład wyprać, wyczyścić pompę i ponownie odpalić filtrowanie. A najlepszą metodą na czyszczenie tych kulek jest po prostu pranie w pralce. Więc ja normalnie cały ten wkład wrzucam do pralki i nastawię na szybkie pranie 20 minut ekspresowe. Tutaj o, mam takie ekspres 20, dodam odrobinę proszku i za 20 minut będę miał uprane te kuleczki i ten wkład z poduszki. A tak wygląda wkład po wypraniu. I po wypraniu wkładu w filtrze wiaderkowym kontynuujemy filtrowanie. Warto także dno tego basenu poruszyć trochę taką szczotką. Ja teraz tutaj szczotą długą, o, od razu widać, że w ogóle dno już widać przede wszystkim. I teraz jak ruszę te glony, to pompa to wciągnie. Żeby oczywiście nie dopuścić do tego, żeby dalej te glony się tutaj rozwiały, warto do skimera wsypać trochę chloru. Ja wsypuję chlor szok, bo jest skuteczniejszy niż tabletki. Woda się cały czas filtruje i teraz pokażę, jak wygląda w tym momencie. Już jest coraz jaśniejsza. Nadal oczywiście zielona, ale już widać wyraźną poprawę. No i teraz kolejne płukanie wkładu przede mną. No i ciąg dalszy filtrowania. Tu już widać, że pod drabinkami jest ciemniej, ponieważ ja tutaj szczotą wytarłem z tej strony, a tutaj jeszcze nie wycierałem, więc dlatego tutaj jest ten
taka ciemniejsza warstwa, to zostawię na koniec. Tutaj niedługo już ta woda będzie zupełnie przezroczysta i to będzie widać, że pod drabinką będzie ciemno. No jak widać, już jest coraz lepiej z tym basenem. Tu się woda cały czas filtruje. Tutaj widać, że wycierałem dno. Tutaj jest jeszcze ciemniejsze. Ale filtrowanie działa, tylko to niestety trwa. No i powoli zbliżamy się już do końca filtrowania. Woda, jak widać, dzisiaj dużo lepiej wygląda. Już tam widać nogi od drabinki. Widać, że ona już ma taki jasno-zielony kolor, a nie jest już taka ciemno-zielona. No ale oczywiście jeszcze cały czas filtrujemy. Teraz trzeba będzie dodać już koagulantu, żeby zbrylić te resztki tego pyłu, który się tutaj unosi. No i oczywiście dalej filtrujemy. I tu już praktycznie sama końcówka tego filtrowania. Woda wygląda w ten sposób. Jeszcze ma troszeczkę taki zielonkawy odcień. Ale to został jeszcze dzień, maksymalnie dwa filtrowania i będzie można się w niej już kąpać. Tutaj już widać po dnie, że dno już jest w końcu widoczne. Widać już nawet fakturę basenu. Tam jeszcze szczotą będę musiał te plamy wszystkie tutaj wyczyścić. No i znowu chlor. Wymycie oczywiście wkładu i filtrujemy do skutku. Już jesteśmy praktycznie przy samej końcówce czyszczenia tego basenu. W tym momencie wygląda w ten sposób. Czyli woda jest już niebieska, jest już przezroczysta. Na dnie jest trochę jeszcze takich zielonych plam, które trzeba będzie wyczyścić szczotką i jest dużo farfocli z brzozy sąsiada, więc akurat te farfocle będę musiał po prostu odkurzyć. Zaraz to będę odkurzał, żeby z dna zebrać wszystkie brudy. I tak naprawdę już jutro basen będzie gotowy do używania. No i gotowe. I woda w basenie wyczyszczona. Niebieściutka, przezroczysta. Można się już kąpać. Tutaj jeszcze oczywiście ten filtr wiatrakowy cały czas działa, ale już mogę go zdemontować i wpuszczać dzieciaki do basenu. Dobra, to teraz próba basenu. Ja jako pierwszy próbuję świeżo... Tylko mnie nie oblej. Nie oblać cię? Nie. Dobra, postaram się ciebie nie oblać. Trochę nie mam zaufania do tej drabinki. Dobra, hop! Ach! Ale super! W końcu trochę, troszeczkę wody dolałem, bo było mało, ale teraz już jest dużo. I teraz można pływać!